Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Monika Sałapat, trenerka mentalna, autorka książki Jak zrozumieć uzależnienie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o zakupoholizmie, bo często traktujemy z przymrużeniem oka to zjawisko, chociaż to nie jest zjawisko, patrząc na osoby nim dotknięte jak na lekkoduchów, bo tak patrzymy na osoby wydające z uśmiechem na ustach pieniądze, w końcu zarabia, to wydaje. No ale jednak to powinniśmy potraktować jak chorobę? To już podlega pod uzależnienie, więc tutaj jak najbardziej jest to obszar do pracy i tutaj jest to obszar do pracy właśnie dla psychologa, czy też nawet czasami psychiatry, chociaż zakupoholizm nie wymaga leczenia farmakologicznego, tylko nauczenia się nowych wzorców rozładowywania emocji, bo zakupoholizm to jest takie nowe zjawisko, które też służy osobom z pewnymi zaburzeniami, czy też z pewnymi brakami emocjonalnymi właśnie do tego, żeby rozładować napięcie. No dobrze, to teraz bym chciała Panią poprosić, żeby Pani mi zdefiniowała, co to jest ten zakupoholizm, bo przecież ja robię zakupy, Pani robi zakupy. Czy to znaczy, że my jesteśmy zakupoholiczkami? Tutaj trzeba rozgraniczyć ten obszar, dlatego że no, my wszyscy żyjemy w erze konsumpcjonizmu, więc jakby tutaj nie jesteśmy w stanie uniknąć zakupów, przy czym też zakupy są jakby koniecznością w dzisiejszych czasach. Niemniej jednak pewna granica zaciera się w momencie, kiedy my zakupy nie traktujemy jako rutyny czy sposobu na zaspokojenie potrzeb swoich czy rodziny, ale właśnie jako takiego lekarstwa na to, żeby zrekompensować sobie pewne wzorce, które mamy w sobie, wzorce emocjonalne czy też jakiekolwiek inne. I ta granica jest dosyć ciężka do zdefiniowania, dlatego że zresztą jak w każdym uzależnieniu. Natomiast no tutaj trzeba zauważyć pewne różnice dotyczące chociażby tego, że w trakcie jakiegoś napięcia emocjonalnego czy w trakcie jakichś sytuacji nerwowych my myślimy o tych zakupach i my po tych zakupach czujemy się odrobinę lepiej, nie patrząc na to, jakie to niesie za sobą konsekwencje i jakie też koszty są takiego zachowania. No tak, to możemy powiedzieć, że ja bym tak to nazwała, że ten zakupoholizm to jest takie nadmierne zamiłowanie do zakupów, ale chodzi o to, że kupujemy rzeczy niepotrzebne, wydajemy dużo pieniędzy, nawet wtedy, kiedy ich nie mamy, mało tego, potrafimy wziąć kredyt na zakup czegoś, co jest nam kompletnie niepotrzebne. Tak, i tu już jest taka sytuacja naprawdę alarmowa, gdzie już należy się tej sprawie przyjrzeć, przy czym osoba, która czerpie korzyści ze swojego zakupoholizmu, ona tego nie widzi, bo nie chce tego widzieć. Tym bardziej na początku, kiedy gdzieś już czuje, że gdzieś ta granica została przesunięta, zaczyna się izolować też od rodziny, od ludzi, zaczyna popadać właśnie w te swoje takie behawioralne zachowania, które właśnie prowadzą do tego, że taka osoba sama siebie podlega po prostu takiej autodestrukcji, z którą w pewnym momencie nie potrafi sobie poradzić, bo tak jak tutaj słusznie Pani wspomniała, jeżeli są już sytuacje, gdzie człowiek zadłuża się po to, żeby sobie coś kupić i też właśnie są to rzeczy najczęściej niepotrzebne, nie są to rzeczy pierwszego użytku, tylko po prostu rzeczy zbędne, które coś rekompensują, czy też czasami nawet podnoszą troszkę poczucie wartości. I tutaj zaczyna się dramat właśnie w momencie, kiedy popadamy w długi, kiedy nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z tą sytuacją, a ta sytuacja jeszcze właśnie bardziej się napędza, więc
tutaj właśnie takim pierwszym krokiem, żeby się zatrzymać, jest właśnie rozmowa z kimś, o ile nie jest to jakaś osoba bliska, to też właśnie dobrze porozmawiać z jakimś specjalistą, żeby wyznaczyć tą granicę, na ile już się ją przekroczyło i czy to wszystko jeszcze jest gdzieś w normie. Trudno się tutaj w tej sytuacji znaleźć, bo tak, jesteśmy zachęcani do zakupów bonusami, zewsząd atakowani reklamami, teraz znajdujemy się w okresie przedświątecznym. No i tak naprawdę trudno się oprzeć, żeby sobie nie kupić czegoś nowego, bo ta chęć posiadania coraz to nowych rzeczy, jeżeli one są potrzebne, to powiemy, że jest wszystko w porządku, no ale jeżeli są to rzeczy takie niekonieczne, no to już należałoby się zastanowić, a czy na przykład jest też tak, że ten zakupoholizm daje poczucie zadowolenia, ulgi w trakcie robienia zakupów, a jak ten zakupoholik już przyjdzie do domu i zobaczy, ile pieniędzy było mu z konta lub portfela, no to ten humor się zmienia. No i wtedy jest poczucie winy, rozczarowanie, wściekłość na siebie i wstyd. Czy rzeczywiście tak się dzieje? Tak, tak. To jest dokładnie zachowanie, które cechuje zakupoholika, dlatego że właśnie w momentach jakiegoś wzmożonego napięcia psychicznego czy też emocjonalnego zakupoholik udaje się na zakupy, ponieważ znalazł sobie tam jakieś panaceum na ten stan, w którym się znajduje i dramatycznie chce ten stan zmienić. Dlatego też właśnie kupuje, bo te zakupy powodują u niego wyrzut dopaminy. To jest po prostu zmiana chwilowa, zmiana chemii w mózgu, przez co taka osoba czuje się przez moment lepiej. Nie wie tylko, albo wie tylko po prostu nie chce tego widzieć w danym momencie, że ten stan trwa tylko przez chwilę i szkody, jakie też możemy sami sobie zrobić przez to, o czym też wspominałam wcześniej, niestety, ale powodują to, że my po takich zakupach czujemy się właśnie jeszcze gorzej niż w trakcie tych zakupów, tym bardziej właśnie, że zakupoholik nie zastanawia się nad tym, czy coś mu jest potrzebne, czy też nie, tylko po prostu kupuje, bo to jest jego sposób na rozładowanie się, na zrelaksowanie się, tym bardziej właśnie, że jeszcze właśnie, tak jak tutaj pani wspomniała, w obecnym okresie przedświątecznym, no tych pułapek na zakupoholików jest cała masa, jest dużo tych promocji, jest dużo różnych pokus, piękne wystawy sklepowe, którym nie potrafimy się oprzeć i to jest taki też spory dramat dla tych osób, dlatego że nawet pracując już, będąc w trakcie terapii, taka osoba w tego typu momentach może poczuć się, że coś traci, że coś ją omija, co może właśnie skutkować nawrotem tej choroby lub po prostu jej nasileniem. No tak, bo jak to jest? No przecież jak idziemy na zakupy, nie każda osoba planuje te zakupy zrobić. Są takie osoby, które rzeczywiście mają kartkę nawet i potrafią sobie zapisać, że muszę kupić to, 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 to i to. Ale są osoby, które nie planują. Idą, bo po prostu idą, nie planują. I czy jeżeli nie planujemy, wydajemy te pieniądze, no zdarzy nam się raz, dwa. Czy już możemy powiedzieć o takiej przypadłości, że rzeczywiście możemy na nią cierpieć? To znaczy, jeżeli to się trafia sporadycznie, myślę, że nie ma się czym niepokoić, no bo powiedzmy sobie szczerze, no komu, zwłaszcza nam kobietom, nie zdarzyło się, żeby pójść na zakupy, wypatrzyć sobie coś pięknego, co akurat nam się spodobało i tego nie kupić. I to tutaj akurat nie podchodzi pod uzależnienie, jeżeli jest to jakaś jednorazowa sytuacja i jeżeli my możemy sobie na taki zakup, nieplanowany zakup, pozwolić, więc tutaj nie ma co też popadać w jakieś takie segregowanie, że pod względem tego, jaka jest ilość tych zakupów i jak często się nam zdarza, dlatego że no, takie sporadyczne zakupy po prostu bywają i nie ma tutaj żadnego problemu. Problem pojawia się wtedy, kiedy my czujemy tak ogromny przymus,
posiadania danej rzeczy i wtedy nie kwestionujemy właśnie, czy to jest nam potrzebne, czy nie jest nam potrzebne, że po prostu to jest u nas nie do opanowania. Także tutaj jakby rozdzieliłabym te dwie rzeczy. Zakupoholizm jest to całkowity przymus i sposób na rozładowanie, natomiast sporadycznie, jeżeli wychodzimy na zakupy i trafia nam się coś, co nam się akurat podoba, no to tutaj myślę, nie ma powodów do tego, żeby się stresować. A jak to jest w przypadku, kiedy jesteśmy w pracy i koleżanka sobie coś kupiła, no i ja też bardzo chcę, bardzo, aż tak bardzo, że idę i kupuję. Czy to już jest zakupoholizm, czy to jest już w innych kategoriach postrzegane? Myślę, że tutaj to jest właśnie takie typowo kobiece, że kobieta jak zobaczy coś u innej kobiety, to wtedy okazuje się, że jest jej coś potrzebne. Tak to wcześniej nie wiedziała nawet, że taka potrzeba istnieje, więc tutaj jakby to tutaj nie wiąże się z zakupoholizmem, tylko po prostu z naturą ludzką, prawda? Jeżeli widzimy coś, co nam się spodoba, no to automatycznie gdzieś tam chcemy coś mieć. I tutaj w takich sytuacjach też bardzo dobrze sprawdza się to, żeby nie biegnąć od razu, nie kupować danej rzeczy, tylko odczekać jakiś czas. Jeżeli wszystko nam się w głowie, cała chemia w głowie poukłada i troszkę emocje opadają, wtedy warto na chłodno podjąć decyzję, czy to rzeczywiście nam jest potrzebne, czy to była tylko chwilowa jakaś taka kompulsja spowodowana tym, że coś nam się akurat spodobało. Też trzeba powiedzieć, że wbrew utartym schematom zakupoholicy to nie tylko kobiety, bo przecież mężczyźni też popadają w takie tarapaty, tylko my wydajemy zbyt dużo pieniędzy na produkty, żeby się w nie ubrać, upiększyć, a mężczyźni na co? No pewnie na jakieś gadżety czy rzeczy, które gdzieś podkreślają jego status albo związane z pasją. Sprzęt elektroniczny, o tutaj to faceci potrafią zaszaleć. Tak, dokładnie tak jest, jak pani mówi, przy czym też warto zwrócić uwagę na to, też jakby powiązana przyczyna, to jest też pasja, indywidualna pasja, którą każdy z nas albo większość z nas posiada. Lubimy na przykład, nie wiem, książki, czy lubimy właśnie ubrania, czy mamy jakieś hobby swoje i to jest też takie zagrożenie, gdzie możemy popaść w jakieś kompulsywne kupowanie czegoś, na przykład książek, których w ostateczności nie czytamy, a mamy ich pełne półki w domu, więc tutaj też jest to troszeczkę alarmujące. I warto by się było nad tym zastanowić, albo na przykład jeżeli chodzi o ubrania, mamy pełną szafę ubrań, natomiast nie potrafimy się oprzeć tej pokusie zakupów, jeżeli jesteśmy na przykład w galerii handlowej, coś nam się spodoba, jeszcze tym bardziej jak jest na promocji i kupujemy coś nie zastanawiając się, czy będziemy w tym chodzić, czy nie, czy w ogóle nam pasuje taki rodzaj ubrania, więc tutaj to też mogłoby być alarmujące, zwłaszcza jeżeli jest to połączone z pewną właśnie pasją, o której wspominałam, gdzie tutaj też możemy się zatracić. Są osoby w województwie łódzkim, które mają problem z kupowaniem rzeczy, nadmiernym kupowaniem. Są te galerie handlowe, wchodzimy do nich, no i naprawdę trudno jest się oprzeć, a to pończochy, a to rajstopy, a to taki but, a to szalik, a to jeszcze czapka i to jeszcze przecenione. No powiem, że naprawdę jest trudno się oprzeć, pomimo tego, że mamy płaszcz, a chcemy posiadać jeszcze jeden, bo jest 40% obniżki na ten płaszcz. Czy już możemy powiedzieć, że mamy kłopoty, że możemy wpaść w tarapaty finansowe? Jak w ogóle dochodzi do tego uzależnienia? Do uzależnienia dochodzi wtedy, kiedy właśnie tak jak wspomniałam na początku, my zakupoholizm czy każde inne właśnie tego typu uzależnienie traktujemy właśnie jako lekarstwo i jako sposób na rozładowanie emocji, które w nas się gromadzą. I tutaj jeżeli czujemy właśnie rzeczywiście, że mamy z tym problem, nie potrafimy nad tym zapanować, to dobrze jest po prostu w świadomy sposób omijać tego typu miejsca i jak najmniej narażać się na różne sugestie z reklam, z mediów i tak dalej, bo to służy tylko właśnie do tego, żeby napędzać konsumpcję. A za tą konsumpcją właśnie
i do uzależnienia typu zakupoholizm i jakby nie jesteśmy w stanie wylogować się z tego systemu, z tego świata, który naraża nas na tego typu pokusy, ale jeżeli zaczynamy w sposób świadomy pracować nad sobą, nad swoimi emocjami, nad nowymi sposobami, dzięki którym będziemy mogli te emocje swoje rozładować, to jest spora szansa na to, że wrócimy do zdrowego podejścia do nie tylko zakupów, ale też i innych różnych rzeczy, które też niekiedy bywają konsekwencją takiego sposobu myślenia i też właśnie nierozładowanych emocji. W Łodzi są takie osoby, które właśnie cierpią na ten zakupoholizm. Sama znam takie. No i wiem, że poszły po prostu na leczenie, na terapię taką indywidualną, a z tego co wiem, to są też takie zajęcia prowadzone grupowo. Tak, to tutaj zależy głównie od tego, jaka forma jest bardziej skuteczna dla nas, dlatego że my też jako ludzie dzielimy się na introwertyków i ekstrawertyków, gdzie po prostu ekstrawertycy odnajdują się w grupie i taka terapia w grupie jest dużo bardziej skuteczna. Natomiast jeżeli ktoś jest introwertykiem, woli po prostu spotkanie sam na sam z terapeutą, gdzie wtedy może się otworzyć, gdzie poczuje się bezpiecznie, wtedy jak najbardziej taka terapia przynosi wymierne korzyści, prawda? I tutaj też chciałabym podkreślić jeden bardzo ważny fakt, bo w ostatnim czasie właśnie rozmowy z terapeutami, czy też nawet z trenerem mentalnym stały się bardziej jakby akceptowalne przez ludzi jako forma takiej samopomocy, prawda? Korzystanie z czyjegoś wsparcia i przyznanie do tego, że z czymś mamy problem. Natomiast do niedawna takie formy pracy nad sobą były bardzo źle postrzegane przez ludzi, raczej postrzegane przez pryzmat takiej słabości czy niemożności poradzenia sobie ze sobą czy z życiem. I tutaj ta zmiana jest już widoczna, jest bardzo, bardzo pozytywna, dlatego że właśnie psycholodzy czy różnego rodzaju terapeuci są po to, żeby właśnie takim ludziom pomagać i dysponują przede wszystkim całym wachlarzem narzędzi i sposobów na to, żeby tym ludziom pomóc. I naprawdę ta jakość życia podnosi się dzięki temu tak bardzo, że jeżeli czujemy potrzebę porozmawiania z kimś, porozmawiania ze specjalistą, nie ma co czekać, nie ma co zastanawiać się, bo im dłużej czekamy, tym może być gorzej, bo nierozwiązany problem od razu lubi się później nawarstwiać, więc bardzo dobrze jest, kiedy właśnie mamy taką autorefleksję, mamy taką samokontrolę i potrafimy sami obserwować swoje zachowania, żeby właśnie zawczasu zapobiec sytuacjom, kiedy już jesteśmy pod ścianą i nie potrafimy sobie sami poradzić. W Łodzi znam takie osoby, które są młode i po każdej wypłacie od razu dostają wypłatę, gdzieś tam pracują i lecą do sklepów, zakupy robią, no na przykład dziewczyny, robią takie zakupy, żeby podobać się chłopakom. Nie robią długów, ale wydają całą pensję, ponieważ mieszkają z rodzicami, no to jakoś to im tam nie przeszkadza w życiu, nie wpadają w te tarapaty finansowe. Czy tutaj też już można mówić o uzależnieniu? Tutaj raczej stwierdziłabym, że jest to taki brak samokontroli i właśnie przez to, że mamy jakąś alternatywę w życiu, tutaj w przypadku tym, które pani wymieniła, no to są to rodzice i też jakieś takie bezpieczeństwo tutaj przy rodzicach, więc taka osoba nie do końca bierze odpowiedzialność za swoje życie, za swoje postępowanie i to też może być bardzo łatwa droga do tego, żeby właśnie popaść w zakupoholizm. Wiadomo, jeżeli wchodzimy w dorosłość, no to dorosłość sama w sobie cechuje się tym, że stajemy się odpowiedzialni, że bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, czy też za swoje postępowanie, ale jeżeli my tą granicę, poprzeczkę sobie przesuwamy w nieskończoność, a właśnie w obecnych tutaj czasach jest to dosyć widoczne, dlatego że młodzież dosyć niechętnie wyprowadza się od swoich rodziców i nie chce się tak szybko usamodzielniać,
zmieniać, no to jest to bezpośrednie właśnie narażenie się na brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, a co właśnie w konsekwencji idzie właśnie uzależnienie. I jednej osobie też w Łodzi, znam tę osobę, bo właśnie rozmawiałyśmy nawet o tej sytuacji, zaproponowano leczenie szpitalne, które miało trwać 6 tygodni. Chodziło o to, żeby odizolować ją od możliwości robienia zakupów. Czy to jest dobra droga? Ciężko stwierdzić mi, jak tutaj dokładnie wyglądał proces tej terapii, czy była tam jeszcze dodatkowo jakaś psychoterapia, czy sama izolacja. Sama izolacja sama w sobie wydaje mi się nie w każdym przypadku przyniesie korzyść, dlatego że tutaj problem uzależnienia nie tylko od zakupoholizmu, ale od każdego jednego, pochodzi po prostu z naszych emocji, z naszej głowy, bo też właśnie co warto podkreślić, my nie kupujemy tego, co jest nam potrzebne, czy jest nam konieczne, tylko my w dużej mierze kupujemy emocjami. I jeżeli tam mamy bałagan, jeżeli nie posprzątaliśmy swoich jakichś emocji, które gdzieś tam nosimy z przeszłości, I tutaj właśnie gubimy się w tych swoich odczuciach, w tym co jest jeszcze gdzieś akceptowalne i do rozwiązania, a co już nie, to tutaj praca nad tymi emocjami, praca z psychologiem, ze znalezieniem nowych sposobów, zdrowych sposobów na rozładowanie emocji, to przynosi jakby wymierną korzyść. Natomiast sama izolacja sama w sobie, bez pomocy specjalisty, może tylko ten problem nakręcić i jeszcze go spotęgować, dlatego że jeżeli taka osoba wyjdzie z tej izolacji i będzie miała możliwość skorzystania z chociażby właśnie tych zakupów, no to ona to zrobi. To zrobi to ze zdwojoną siłą, bo jednak przez ten czas była od tego powstrzymywana i to w głowie takiej osoby jest traktowany jako jakaś kara, jako jakieś ograniczenie. Zresztą tak samo jest właśnie z każdym jednym uzależnieniem. Jeżeli osoba uzależniona udaje się na odwyk, a nie przejdzie naprawdę w sobie, w środku takiej terapii, gdzie po prostu rozwiąże swoje problemy emocjonalne, dotrze do tych emocji, dotknie tych emocji, no to później po prostu są nawroty. Z tego co wiem, to ta osoba miała mieć ten pobyt 6-tygodniowy w szpitalu psychiatrycznym, czyli no tam jest fachowa opieka jednak, prawda? Mm-hmm. No tak, no jeżeli jest fachowa opieka i ta osoba rzeczywiście przepracuje pewne schematy, no to jest bardzo duża szansa, wręcz 100% szansa, że taka terapia i taka izolacja po prostu się uda. Dobrze, to tak. Jesteśmy albo będziemy w szale zakupów. Co by pani poradziła tak w ogóle wszystkim? Mm-hmm. Przede wszystkim trzymajmy się listy zakupów. Ja na przykład nie wychodzę na zakupy, mimo że nie jestem zakupoholikiem, nie wychodzę, nie ruszam się z domu bez listy zakupów i tego, co rzeczywiście jest nam w domu potrzebne. Dlatego, że jednak w marketach jesteśmy narażeni na tyle promocji, tyle okazji i tyle różnych manipulacji, że my jako ludzie bardzo często im po prostu ulegamy i kupujemy rzeczy niepotrzebne. Ja też bardzo często właśnie jak jestem na zakupach, trzymam się przede wszystkim budżetu. Bardzo lubię płacić gotówką, bo wtedy, zwłaszcza też dla osób, które mają problem z zakupoholizmem, jest to jakby takie zobrazowanie tego, ile tych pieniędzy naprawdę wydajemy i czy to są kwoty adekwatne do tego, jaką wartość, już nawet nie mówię materialną, ale w ogóle emocjonalną nawet, przynosi nam dany zakup, który przywozimy do domu. Dlatego no, w trakcie zakupów dobrze jest posługiwać się gotówką, mieć tą gotówkę wydzieloną w takiej ilości, jaka rzeczywiście jest nam potrzebna do tego, żeby zaspokoić potrzeby swoje, takie rzeczywiste potrzeby swoje i swojej rodziny. I myślę, że to są takie pierwsze kroki do tego, żeby zapanować nad taką kompulsją, nad niezdrowymi nawykami. I tutaj no, te dwie rzeczy głównie na samym początku polecam. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada była Monika Sałapat,
trenerka mentalna, autorka książki Jak zrozumieć uzależnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Forum Radia Rock Parada.